Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Co jest charakterystyczną cechą Boga? Jedność. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, mówi w dzisiejszej dobrej nowinie do Filipa Jezus. Tam, gdzie brak jedności, spójności i harmonii, tam brak Boga. Bóg, będąc sam jednością, prowadzi do jedności ludzkość. Synergia. Tym greckim terminem określamy współdziałanie. Jeśli działa Jezus, to działa i Bóg Ojciec, i Duch Święty. Inny teologiczny termin, hebrajskie kahal i greckie eklezja, których znaczenie jest tożsame z polskim gromadzić, stało się imieniem własnym wspólnoty wierzących Chrystusa. Analogicznie więc do natury Kościoła należy jednoczyć różnych ludzi z różnych narodów, kultur i języków w jednej wielkiej rodzinie dzieci Bożych. Jedność jest jednym z podstawowych znamion Kościoła. Jeśli Jezus utożsamia się z Kościołem tak ściśle, że w Biblii Kościół nazywany jest mianem Chrystusowego ciała, to tym bardziej każdy z nas powinien dążyć do jedności ze swoimi braćmi. To dlaczego między nami zdarzają się nieporozumienia i niezgoda? Dlaczego ludzka pycha bierze górę nad miłością i miłosierdziem? Starajmy się upodobnić do Chrystusa. Dążmy do pełnej jedności między sobą. A wtedy spełnią się słowa Jezusa: gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie szukajmy Jezusa na zewnątrz, jeśli On jest wewnątrz Kościoła. Szukajmy jedności, albowiem w jedności ujawnia się obecność Boga, a jedność tę możemy zbudować wyłącznie na miłości.